Dzisiejsza Ewangelia wydaje nam się bardzo oderwaną od życia. Opowiada o przypowieść o człowieku, o bogaczu, który opuścił swoje królestwo po to, żeby uzyskać godność królewską i swoim sługom rozdał miny. Mina to taki złoty pieniądz w tym czasie, po to, żeby ten dar pomnażali. Bardzo często, kiedy słuchamy tej przypowieści, czy podobnej przypowieści o talentach, myślimy sobie, że chodzi o pewne dary w takim porządku naturalnym. Nie? Talenty, na przykład talent do języków, czy do muzyki, do grania na instrumentach, które Pan Bóg dał ludziom. Ale ojcowie Kościoła, komentując tą Ewangelię, mówią bardzo jednoznacznie, że nie chodzi o talenty, o dary naturalne, jakie Pan Bóg daje ludziom. Tu chodzi o dary nadprzyrodzone, a szczególnie o jeden, o wiarę. Myślę, że ci, którzy słuchają tych słów, taki dar otrzymali. No, w różnym wymiarze, w skali od 10 do 1. Ale każdy jest wezwany, żeby ten dar pomnażać. Co to znaczy pomnażać dar wiary? To znaczy realizować wiarę w swoim życiu. Wypełniać, nadawać kształt swojemu życiu, opierając się o wiarę. Sprawdzać niejako to, w co wierzę, w rzeczywistości mojego życia. Na tym polega pomnażanie wiary. I może się zdarzyć, myślę, że się zdarza często nam, no, którzy mamy tą wiarę może taką w skali jednego talentu czy jednej miny, że boimy się jej używać. Boimy się ją ukazywać. Mamy jakąś chusteczkę, którą zawijamy i na przykład wobec kolegów pracy, wobec szefa, wobec znajomych na ulicy, w publicznym miejscu, boimy się używać tego daru. Boimy się go pokazać, że go mamy, pomnażać w lęku. Tak może być. I Ewangelia mówi nam, co mamy wtedy robić. Mówi, jeżeli widzisz, że nie potrafisz, boisz się używać tego daru, zanieś do banku, do fachowców, do profesjonalistów, tam, gdzie ten dar umieją pomnożyć, ci pomogą. Co jest takim bankiem? Ojcowie Kościoła mówią, to jest Kościół. Kościół to znaczy miejsce, gdzie możesz twoją wiarę uczynić dojrzałą, wymienną, żywą. A więc najpierw sakramenty, Słowo Boże. Możesz powiedzieć, no robię tak, chodzę do kościoła, modlę się, słucham słowa, ale dalej się boję. Lęk nie mija. No więc może Pan Bóg cię zaprasza, abyś dał tą kruchą wiarę, tą minę do jakiejś wspólnoty. Jest w naszej rzeczywistości diecezjalnej, parafialnej wiele wspólnot różnego typu, różnego charyzmatu, w których można nauczyć się pomnażać wiarę, otrzymać ten dar, żeby, kiedy Pan wróci, nie zastał nas zawstydzonych, z pustymi rękoma.